Dzień dobry, witam Państwa. Leszek Zawrocki na kanale ATVB. Jak zawsze, zdrowy kanał. Drodzy Państwo, ci, którzy już znają mnie z wcześniejszych wykładów, wiecie, że jestem specjalistą od kolagenu. Dzisiaj, rozszerzając temat kolagenu, będę chciał Państwu poopowiadać, jak w łatwy i odżywczy, bezpieczny sposób możecie Państwo cofnąć niewydolność nerek. Więc zapraszam do odcinka. Drodzy moi, każdy organ naszego ciała zbudowany jest z kolagenu. I to nieważne, czy to chodzi o elementy, które znamy jako kolagenowe, czyli żyły, tętnice, stawy. Większość z Was nie wie, że nerki, wątroba, żołądek, jelita, wszystkie powięzie i masa innych struktur w naszym organizmie zbudowane są z kolagenu. Zaskoczę Was, nawet kości zbudowane są z kolagenu. Więc osteoporoza to niekoniecznie jest niedobór wapnia w organizmie. To może być coś zupełnie innego. Drodzy moi, nerki nie lubią cukru. To Wam muszę wprost powiedzieć. Może żaden organ, który jest zbudowany z kolagenu, a 1/3 naszego ciała to kolagen, nie lubi dużych ilości cukru. Dlaczego? Bo cukier powoduje nieenzymatyczne reakcje przyłączeniowe. Cząstek, chociażby glukozy i innych cząstek cukrowych, do już istniejących struktur białkowych. W ten sposób doprowadza to do scukrzania się i niszczenia tych struktur. Te struktury wtedy przestają być elastyczne, zaczynają być twarde, a nerka jest jednym z tych organów, który właśnie musi być mięciutki, elastyczny i musi być szczelny. Kiedy utwardzimy sobie struktury wewnętrzne nerek, to one zaczynają być dysfunkcyjne. Nie spełniają idealnie swoich funkcji. Dlaczego? Bo pomiędzy nimi zaczyna się robić albo za duża przestrzeń, albo zbyt mała. O czym może świadczyć niewydolność nerek? O tym, że zrobicie sobie Państwo badania, w których zobaczycie, że coś z tymi nerkami jest nie tak. Pierwszym badaniem, które będę chciał Wam polecić, to oczywiście badanie kreatyniny. To jest taki marker, który pokazuje, że nerki muszą być troszeczkę mocniej stymulowane do pracy. Norma jest do 1,2, ale zdarzali mi się pacjenci, którym udawało mi się skutecznie pomagać, nawet wtedy, kiedy ich kreatynina była na poziomie, uwaga, 1270. Czyli przekraczało to ponad 1000-krotnie normalnie przyjęte normy. Jeżeli ta kreatynina będzie Wam wyskakiwać powyżej 1,2, zacznijcie zwracać uwagę Państwo na nerki. Drugim markerem, który pokaże Państwu, że coś z nerkami dzieje się niepokojącego, jest badanie przesączu, czyli badanie EGFR. To badanie dobrze jest, kiedy będzie się mieściło zawsze powyżej 90 ml na minutę, a dobrze, żeby też ono nie było zbyt wysokie. Cóż może dawać nam taki bardzo wysoki przesącz? Kiedyś miałem pacjentkę z Anglii, która miała bardzo wysoki EGFR w okolicach 160. Co to powodowało? Że jej nerki nie filtrowały prawidłowo mikroelementów, witamin, które miały zostawać w organizmie. I ta kobieta wyrzucała je po prostu poza swój organizm. Przez to, że ten przesącz, ta filtracja nerkowa, kłębuszkowa była bardzo niedokładna. Więc tutaj nie cieszcie się Państwo, jeżeli coś się dzieje za szybko. Ale zacznijcie się martwić, kiedy Wasze EGFR zacznie schodzić poniżej 60. Niestety, są laboratoria, które pokazują, że powyżej 60 to już jest dobre EGFR. Nie. Musicie Państwo wiedzieć, że wzorowe EGFR to jest około 100. Więc jeżeli spadacie na poziom chociażby 50, to wiedzcie, że Wasze nerki pracują tylko na 50% swojej wydolności. Więc tam się dużo z nimi dzieje niefajnego. Jeżeli trafiają do mnie ludzie z cukrzycą, czyli dotknęła ich nefropatia cukrzycowa, to oni mają EGFR-y bardzo niskie.
prawie nikt z moich pacjentów nie miał EGFR-u. Jak mówimy o pacjentach przewlekle cukrzycowych pacjentach, którzy mieli cukier zawsze powyżej 100, a czasami w pikach mieli i nawet 600, to ten cukier powodował bardzo poważne stany zapalne w ich organizmie. Produkcję ogromnej ilości wolnych rodników. I ci ludzie cierpieli na zwyrodnienia wielu organów. Ale dzisiaj skupiamy się na nerkach, więc wiedzcie, że ten cukier niszczył moim pacjentom nerki. Oczywiście u pacjentów cukrzycowych także można znaleźć cukier w moczu. To akurat pradawni lekarze po prostu moczyli palec w moczu i wiedzieli, że coś tam jest nie tak ze smakiem tego moczu i mogli stwierdzić u tego pacjenta chorobę cukrzycową. Cukier będzie niczym płynące szkło dla każdego z nas. I to nieważne, czy jesteśmy ludźmi zdrowymi i trzymamy cukier w granicach normy, czy będziemy ludźmi, którzy mają piki glukozowe, bo większość ludzi w dzisiejszych czasach przez nadużywanie ilości cukru, czasami poposiłkowo macie Państwo cukier znacznie powyżej 140. Zróbcie sobie kiedyś badania krzywej insulinowej i zobaczycie, czy czasami nie jesteście w zagrożeniu różnymi dysfunkcjami w przyszłości. Bo to, że dzisiaj skupiliśmy się na nerkach, nie znaczy, że kiedyś ten problem nie przerzuci Wam się na oczy. Mam wielu pacjentów, którzy przychodząc mówią: Panie Leszku, ale mam wrażenie, że tracę wzrok. A się okazuje, że ci ludzie rozpadają się na poziomie komórkowym. I to widać już w wynikach wątrobowych. Widać w wynikach chociażby lipidogramu. Lipidogram to jest bardzo czuły marker pokazujący stany zapalne. Niekoniecznie trzeba robić OBCRP. W lipidogramie znajdziecie Państwo taką prostą informację. Trójglicerydy. I dobrze jest ją mieć do poziomu 100, ale jeżeli Wasz cholesterol przy niskich trójglicerydach, czyli poniżej 100, będzie przekraczał 220, 240, 260, wiedzcie, że to jest prosty marker stanu zapalnego w organizmie. On może się toczyć zarówno w żyłach, w tętnicach, ale może się toczyć w wątrobie, w nerkach, w mózgu i w wielu innych organach naszego ciała. Wróćmy do tematu nerek. Nerki. Tam jest przesącz kłębuszkowo-miedniczkowy, który musi być w odpowiednim tempie przeprowadzany. I chciałbym być z Państwem szczerym. Jeżeli przychodzą do mnie pacjenci, którzy mają EGFR na poziomie 30, 40, 50, bez problemu, u takich ludzi można ten proces destrukcyjny wycofać. Jeżeli ktoś z Państwa już ma nerki tak zniszczone przez cukrzycę i macie już EGFR poniżej 20, terapia żywieniowa może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, bo to trzeba było zrobić znacznie wcześniej. Wiedzcie Państwo, że żywienie cukrem cukrzyka to jest jak dolewanie paliwa do ognia. Ten ogień będzie się tylko bardzo pięknie rozpędzał w niszczeniu. Więc pierwszym, najlepszym wskaźnikiem żywieniowym i pierwszą radą, którą mogę dać każdej osobie, która ma cukrzycę czy dysfunkcję nerkową, kochani, przestańcie jeść cukier i wszystko, z czego może powstać ten cukier. I tutaj mówimy o pieczywie, mówimy o ryżu, mówimy o batatach, ziemniakach, wszystkich kaszach. Nieważne, czy to będzie topinambur, quinoa, to są także źródła węglowodanów. Jeżeli będziecie Państwo mieli piki insulinowe, glukozowe, wiecie, że ten cukier będzie Was niszczył, a w konsekwencji powoli zabijał. Dlatego zróbmy taką małą rzecz. Zamieńmy węglowodany na warzywa. Zamieńmy źródła energii z węglowodanów na tłuszcz. Niech tłuszcz będzie Waszą energią. A dajmy materiały budulcowe. Ludzie, którzy przychodzą i mówią, że mają dysfunkcję nerek, czasami zostają przeze mnie zapytani, a kiedy pan, pani ostatni raz jadł golonkę albo rybę ze skórą? Temat, który też już ludzie, którzy znają mnie z anteny ATVB, wiedzą, że ja będę
zawsze o takie rzeczy pytał. I miałem, kochani, jeszcze w tym tygodniu osobę, która powiedziała: Panie Leszku, golonkę? Chyba nigdy w życiu nie jadłem. I tutaj się okazuje, skąd mamy te problemy. Zbyt duża wybiórczość w diecie. Jesteśmy zbyt wybredni. Przestaliśmy jeść zwierzęta, tak można powiedzieć, lub ryby, lub jajka, ale w całości spożywamy tylko mięso. Mięso może się okazać zbyt dużym nośnikiem i darczyńcą dla poziomu chociażby metioniny. Jest to taki aminokwas, który będzie prozapalnie działał na organizm. Z metioniny powstaje homocysteina. O homocysteinie także możecie Państwo obejrzeć jeden z filmów, który nagrałem w ATVB. Jest to aminokwas niszczący, więc zamieńcie Państwo tę wybiórczość na jedzenie posiłków w całości. Jeżeli ktoś będzie jadł golonkę, a przyznam Wam się, że akurat miałem jeszcze w zeszłym tygodniu przyjemność jeść golonkę 2 dni z rzędu. W piątek sam sobie ugotowałem, a w sobotę byłem na konferencji, gdzie golonka wyglądała najpyszniej, więc zamówiłem sobie w restauracji. Dlaczego? Bo staram się dostarczać tych materiałów budulcowych, bo muszę być dla Państwa wizytówką słów, które wypowiadam. Wróćmy znowu do tych nerek. Dlaczego nie jemy nerek? Kochani, bo one gotowane niestety pachną moczem. Zdaję sobie sprawę, jest to niefajne. Ale ludzie, którzy przychodzą do mnie i mówią: Panie Leszku, siadają mi nerki, proszę zobaczyć, jakie mam wyniki. Boli mnie tutaj. Z jednej, z drugiej strony, bo nerki są tutaj właśnie z tyłu naszych boków. Czy może Pan coś powiedzieć, doradzić? Mówię: oczywiście, że tak. Mówię: skąd Pan, Pani do mnie przyjechał? I często to są ludzie, którzy piją bardzo wysoko zmineralizowaną wodę. Żyją w takich miejscach, gdzie woda zawiera bardzo dużo wapnia. Wapń sprawia, że tak naprawdę twardniejemy od środka. Więc z wapniem trzeba postępować ostrożnie. I pierwszą radą dla takich osób jest to, aby zamontować sobie filtr odwróconej osmozy. Żeby zaczęli pić wodę nisko zmineralizowaną. Co to sprawi, że te struktury, które czasami zostały zatkane przez złogi wapnia, bo organizm czasami buduje nam blaszkę miażdżycową, buduje nam złogi i zwapnienia z tego powodu, żeby one stanowiły wzmocnienie struktury nośnej kolagenu. Jak kolagen nie jest wystarczająco silny, organizm buduje tam wewnętrzne rusztowanie z czegoś, co naprawdę dużo wytrzyma, czyli z wapnia. Ten wapń trzeba stamtąd zabrać, używając dużych ilości witaminy K2. Ale wiedzcie, że też nie wolno używać samej witaminy K2 w dużych dawkach, więc stosujemy zawsze kompletny adek. Producenci najczęściej stosują odpowiednie już proporcje witamin wobec siebie, ale zwróćcie Państwo uwagę, aby witaminy K było co najmniej 20 mikrogramów w jednej kropli, a sugerowałbym Państwu preparaty, żeby było ich aż 50 mikrogramów w jednej kropli preparatu zawierającego aż te 4 witaminy. Żeby wycofać stan zapalny i zwapnienia w nerkach, stosujemy witaminę K2 w ilości co najmniej 1000 mikrogramów dziennie. To sprawi, że zabierzecie Państwo te nadmiary wapniowe i włożycie je sobie do kości, do ząbków, tam, gdzie one powinny być. Kolejną rzeczą. Nerki zbudowane są z kolagenu typu pierwszego, tak jak 90% naszego kolagenu. To jest bardzo łatwy kolagen. O dziwo, bardzo tani. Możecie Państwo znaleźć ten kolagen w żelatynie. Żelatyna to rozgotowane skóry, najczęściej wieprzowe. I możecie Państwo wspomagać się żelatyną. Ale ważne, żebyście Państwo trawili tę żelatynę. Musicie Państwo mieć odpowiednio zakwaszone żołądki, żeby rozebrać kolagen, który stanowi taką ścianę, na pojedyncze cegiełki, bo tylko te cegiełki będą mogły z jelit zostać wchłonięte i dostarczone w miejsca, gdzie są potrzebne.
Pamiętajcie Państwo o tym, że prawie każdy z nas żyje w niedoborze krzemu. Ja dzisiejszy dzień zacząłem jak prawie każdy w swoim dojrzałym i mądrym życiu od suplementacji krzemem. Zacznijcie dzień od krzemu. Jeżeli ktoś chce, może zacząć dzień od mumio. Ale tam akurat tego krzemu dużo nie znajdziecie. Jaki krzem jest najlepiej przyswajalny? Zawsze muszą być to ortokrzemiany. Te substancje mają możliwość wniknięcia do naszego organizmu i mogą wywołać korzystny efekt zdrowotny. Nie uważajcie Państwo nigdy ziemi okrzemkowej za odpowiednie źródło krzemu. Tak samo gotowanej pokrzywy czy gotowanego skrzypu nie ma sensu nazywać idealnym źródłem krzemu, bo tam będzie tego za mało. Kochani, musicie niestety zainwestować w odpowiednie preparaty z krzemem. Kolejna rzecz. Witamina C. Moja magiczna buteleczka. Po co ja to noszę ze sobą? Bo próbuję naprawić ewolucję. Człowiek stracił możliwość produkowania witaminy C endogennie, więc naprawiam to. Piję tą witaminę C przez cały dzień, od rana do wieczora, małymi łyczkami. I cóż ten pan Leszek dzisiaj tutaj ma? Rozpuściłem sobie trochę boraksu. Rozpuściłem tutaj troszeczkę potasu. Dodałem siarczan magnezu, czyli sól Epsom i dwie płaskie łyżeczki kwasu L-askorbinowego. Kolor bierze się z tego powodu, że prawie 95% tej butelki to jest woda, ale tylko troszeczkę soczku wlałem z granatu. Dlatego on jest taki fajnie leciutko rozcieńczony i ten sok z granatu uelastycznia wszystkie struktury kolagenowe. Śmigajmy dalej z nerkami. Witaminę C już mamy załatwioną. Jakich witamin jeszcze potrzebują nerki? Witaminy B1 i witaminy B3. Mózg, serce, nerki i wątroba. Te cztery organy są głównym kumulatorem obu tych witamin. Więc jeżeli chcecie Państwo się zacząć wycofywać z tego, co zniszczyliście, przyjmujcie co najmniej 600 mg witaminy B1. Nie patrzcie Państwo na to, ile jest napisane, ile macie Państwo przyjmować dziennie i co jest zalecone, bo to są dawki, które przekraczają, słuchajcie, kilkudziesięciokrotnie dzienne, normalne zalecenia. I witamina B3. Tutaj macie do wyboru dwie formy. Bezpieczniejszą, przynajmniej na początek, będzie oczywiście niacynamid. Witamina B3 w postaci niacynamidu, bo nie wywołuje efektu flash i nie powoduje rozszerzenia tętniczek. Nie straszy to Państwa, ale nie jestem odważnym człowiekiem, który może Państwu powiedzieć, że od samego początku możecie używać dużych dawek kwasu nikotynowego, czyli zupełnie innej formy witaminy B3. Witamina B3 jest bardzo dobrą witaminą, bardzo skuteczną, ale lepiej rozpocząć wysycanie dla bezpieczeństwa od witaminy B3 w postaci niacynamidu. Ile tego, kochani? No dobiera się to oczywiście pod pacjenta i skład, proporcjonalność czasami niacynamidu do kwasu nikotynowego niech dobierze Wam specjalista, ale zacznijcie, kochani, od co najmniej 1 g witaminy B3 w postaci niacynamidu. Dopiero to zacznie wywołać jakikolwiek efekt zdrowotny i poprawę Waszego zdrowia. Mniejsze dawki na pewno się nie sprawdzą. Kolejna rzecz. Jest taki piękny, cudowny preparat o nazwie karnozyna. Cóż to takiego? Kochani, to taki bardzo specyficzny i bardzo dobry dla naszego zdrowia preparacik, który będzie cofał skutki glikacji. Znajdziecie go oczywiście w kremach powyżej 400 zł. Mówimy o kremach do twarzy. Właśnie, żeby cofać to, co ten zjedzony cukier Wam zniszczył. Ale możecie go przyjmować także, żeby cofać skutki zniszczenia cukrowego w nerkach. Ile tego? Co najmniej 2 razy po 500 mg. Oczywiście czasami trzeba więcej i to też zdajcie się już Państwo na specjalistę, bo dawki dobiera się zawsze pod potrzeby pacjenta i pod obecny stan zdrowia pacjenta, bo przede wszystkim nigdy nie wolno zaszkodzić.
Ale czym się różni leczenie kolagenowe w przypadku leczenia zespołu nerczycowego czy problemów z nerkami? Że w diecie dołączacie Państwo nerki. Tylko natura wie, jakie substancje budulcowe potrzebne są do tego, aby nerki funkcjonowały prawidłowo. Więc nie bądźcie mądrzejsi od Pana Boga, od natury i zacznijcie korzystać z tego, że ewolucja rozwijała organizm ludzki przez miliony lat. I próbujcie zdobywać albo nerki wieprzowe, albo nerki chociażby baranie. One nie są problematyczne w zdobyciu i musicie wiedzieć, że je trzeba przygotowywać przez naprawdę ładnych kilkanaście godzin. Przez dobę prawdopodobnie wasz dom będzie pachniał moczem. Zdaję sobie sprawę. Dlatego mówię ludziom, którzy dostają do mnie zalecenia, żeby ugotowali sobie tych nerek na cały miesiąc. I przez miesiąc potem jedli raz, dwa razy w tygodniu, czy to gulasz z nerek, czy to jakieś cynaderki w jakiejś innej formie, mogą być też zupy, które będą zawierały właśnie już rozmrożony preparat, żebyście Państwo nie cierpieli z powodu tego zapachu. Moim pacjentom daję bardzo pyszne diety zawierające nerki. W dodatku one też podnoszą poziom zarówno kolagenu w organizmie, jak i poziom żelaza. Więc jak ktoś ode mnie kiedykolwiek otrzymał dietę wysokożelazową, to tam także znalazł nerki. Chyba, że po prostu sobie nie życzył tego preparatu lub nie miał do czynienia z problemem nerkowym. Przecież nigdy nie można komuś wmuszać czegoś, co niekoniecznie nie jest zbyt smaczne i zbyt okazałe kulinarnie. Ile tych nerek zjadamy? Lekarze powiedzą Państwu, że należy ograniczać białko. No tak, tylko skoro nerki zbudowane są z białka, bo kolagen jest białkiem, to jak Państwo chcecie sobie odnowić te nerki, skoro odstawicie? Nawet wczoraj miałem właśnie telefon od jednej pani, która ma EGFR poniżej 40 i usłyszała właśnie od lekarza, że ma w ogóle odstawić mięso. Kochani, to nie jest fajny pomysł z tego powodu, że jest masa badań, które pokazują, że dieta wysokotłuszczowa i wysokobiałkowa nie niszczy nerek. Musicie Państwo o tym wiedzieć. Najgorsze dla nerek są produkty wysokocukrowe i to, z czego organizm potrafi wyprodukować cukier. Nie wiem, dlaczego już taką radę ta pani otrzymała, bo może chcieli poczekać, żeby te nerki się jeszcze bardziej zepsuły. Więc Państwo już wykorzystajcie tę wiedzę i wiedzcie, że białko, ale dobrze strawione, może zacząć Was odbudowywać. Kolagen mamy, krzem mamy, witaminkę C mamy, witaminę B1, witaminę B3. To są najbardziej kluczowe substancje do budowania kolagenu. Witamina K2 jest potrzebna do tego, żeby wycofać zwapnienia w nerkach. Pamiętajcie Państwo o tym, że organizm potrzebuje zawsze ruchu do stymulacji. Więc najgorzej jest, kiedy myślicie Państwo, że będziecie sobie jedli i będziecie się suplementować, a nie ruszycie się chociażby na spacer. Układ krwionośny musi przetransportować te materiały budulcowe. Więc spacerek sprawi, że one tam szybciej dotrą, że lepiej zostaną ukrwione Wasze organy wewnętrzne. Więc pójdźcie sobie zawsze na jakiś spacerek, chociaż zróbcie te 10 tysięcy kroków dziennie. To byłaby naprawdę dla mnie ogromna radość, gdybyśmy każdy z nas, bo ja też się Państwu przyznam, czasami mam tak wiele pracy, że nie wyrabiam swojej normy. Czasami są dni, że ja spojrzę na ilość kroków i tam jest 1300. Tyle, co potrzebuję, żeby przejść z samochodu do kliniki, żeby przejść do domku. Czasami nie jestem z siebie dumny, ale wy bądźcie lepsi i znajdźcie Państwo czas dla siebie. Nie wybrzydzajcie w diecie. Pamiętajcie, żołądki, skóry, czy to będą skóry pochodzące ze zwierząt, czy to będą skóry rybie, będą bardzo dobrze Wam służyć.
jedzcie jajka, ale tutaj głównie żółtka, białka nie zawsze są fajne i nie dla każdego. Jak ktoś chce zobaczyć, czy nie ma alergii na białko, to spójrzcie chociaż na monocyty. Wystarczy mieć monocyty zawsze poniżej 8%. Wtedy jesteście Państwo raczej bezpieczni, że to nie będzie dla Was substancja prozapalna. Pijcie wodę nisko zmineralizowaną. Jeżeli chcecie nerkom pomóc, to pijcie wodę, która nie będzie bardzo bogata w minerały. Czasami trzeba się wspomóc, stosując chociażby tą wodę odwróconej osmozy. I wiedzcie, że przy nerkach zawsze będzie zmieniać się proporcja sodu do potasu. Kontrolujcie Państwo ten wskaźnik. Bardzo często ludzie, którzy mają problemy z nerkami, mają podwyższony potas. Pamiętajcie, że potas w dużych zakresach jest także toksyczny i niebezpieczny dla serca. Są ludzie, którzy mieli potas powyżej 6,8 i mieli bardzo duże problemy sercowe. Nierówną pracę serca, kołatania, różnego rodzaju szybką męczliwość. Więc kontrolujcie Państwo ten marker, a także kontrolujcie poziom sodu. Najczęściej może się okazać, że będzie zbyt niski, wtedy dokładajcie soli. Lekarz doradziłby Wam coś zupełnie innego. Nie, proszę sól odstawić. To co wtedy? Można nabawić się zbyt wysokiego poziomu potasu, a on może być naprawdę tak niebezpieczny, że może wywołać Wam nawet zatrzymanie akcji serca. Więc kontrolujcie, bądźcie mądrzy sami dla siebie. Badanie minerałów kosztuje naprawdę kilka złotych, a może Was uchronić przed bardzo ciężkimi konsekwencjami. Potas wzorowy między 4,5 a maksymalnie 5,2. Nie trzymajcie potasu więcej. Jeżeli potas będzie wyżej, co należy robić? Podawać wodę z solą. Sód będzie antagonistą potasu. Dorzucajcie oczywiście sól himalajską albo kłodawską, najlepiej różową, żeby tych minerałów było więcej. I nieraz mam osoby w gabinecie, którym doradzam nawet do 8 gramów soli dziennie. Wszystko zależy od Państwa zdrowia. Kochani, to teraz już macie prostą drogę do tego, żeby zadbać dietetycznie i witaminowo o swoje nerki. Cieszę się bardzo, że mogłem Państwu tę wiedzę dzisiaj przekazać. Gdybyście chcieli, poczytajcie sobie Dobrostan, nowe czasopismo. Jeszcze nie miałem okazji zrobić sobie takiej lektury od początku do końca, ale coś nowego na rynku dotyczące zdrowia. Możecie też wchodzić oczywiście Państwo i dużo preparatów znaleźć na stronie ATVB. Artur prowadzi bardzo ciekawą politykę rabatową. Możecie Państwo kupować dużo rzeczy taniej niż są normalnie dostępne. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam, subskrybujcie ten kanał. Możecie tutaj zawsze znaleźć wielu ciekawych ludzi. I do następnego miłego odcinka. Do zobaczenia. Kochani, nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.